Witam, mam na imię Daria. No witam. Nie bardzo wiem, jak zacząć. Tu Sebastian. Od Trudna początku. Sytuacja dla mnie. Z Markiem, moim mężem, jesteśmy razem od 6 lat. No. On po rozwodzie pomógł mi stanąć na nogi. No. Był taki opiekuńczy, czuły, troskliwy. Jednak ostatnio jakby się oddalił, zmienił. Przesiaduje dłużej w pracy, wychodzi gdzieś wieczorami. Cześć, Darix. Nie chcę go o to pytać. Nie chcę, żeby mi kłamał prosto w oczy. Nie zniosę tego drugi raz. Wszystko w życiu ciągle tracę. Kiedyś straciłam córeczkę. Potem Janka, mojego pierwszego męża, a teraz... Marka w pracy jest taka jedna kobieta. Baśka. Podobno od zawsze miała ochotę. Siema, Helix, witam. Śmiał się nawet kiedyś, że to taka, co lubi ten sport. No jeżeli ktoś traktuje jak sport, to dla niego przecież to nic nie znaczy i nie widzi nic złego w na przykład uwiedzeniu cudzego męża. No to wtedy jest tak zwane sportowe. Tak. Nie, tak? To proszę, pomóżcie mi. Tak? Jeszcze czeka Karolina Głowacka, która jest psychologiem. Zanim rozpoczniemy śledztwo, musimy się zadać kilka pytań. Może zaproszę się, usiądziemy w środku. Zgłaszający swój udział w programie przed rozpoczęciem śledztwa muszą spotkać Nowe się także z psycholog Karoliną Głowacką i odpowiedzieć w robocie muszą 14 godzin. Powiedz nam proszę coś więcej o swoim problemie. Bardzo boję się samotności, że jeżeli moje małżeństwo się skończy, to ja nie wiem, co się ze mną stanie. Spokojnie. No dobrze, skupmy się może teraz na twoim teraźniejszym problemie. Bo rozumiem, że coś wzbudza twoje obawy, tak? Tak, mam problem. Zaczęło się po jakiejś imprezie. Poszedł na piwo niby ze starymi znajomymi, ale potem wrócił taki jakby Gdzie inny. Gdzie jest ten? Co to znaczy inny? Ciężko to wytłumaczyć. Zrobił się taki małomówny, jakby smutny. Mam wrażenie, że coś przede mną ukrywa. No, opowiedz coś o jego koleżance z pracy, o Barbarze. Oni się znają ponad 10 lat. Marek zaprzecza, ale ja czuję, że mogli romansować ze sobą jeszcze zanim wyszłam za Marka. Baśka jest otwarta na mężczyzn. Raz no nawet Petrowie jest łysy. Co ty w szoku mówią, jesteś? Że mój mąż to mega ciekawe. Dość to był tylko taki żart. No tak czy inaczej, oczywiście przyjrzymy się Barbarze i całej tej sprawie, bo sprawa. Bardzo dziękuję, już odchodzę od zmysłów. Pierwszy dzień obserwacji. Ekipa śledczych od samego rana stacjonuje pod domem Turskich. Tomek, powiedz mi, jak sytuacja u ciebie? Nie, tego nie było. No, tylko mi się tam postaraj. Pamiętaj, że to jest nasz silny trop. Podczas gdy detektyw Petrow czeka na pojawienie się męża klientki, śledczy Tomek rozpoczyna montaż kamer w firmie spedycyjnej. Ja nic nie wiem o tym. Muszę pomierzyć kubaturę pomieszczeń. Będziemy montować klimatyzację w państwa firmie. Latem będzie przyjemniej. Szef w końcu się zgodzi. Cześć, Julian. Zabieg. No dobrze, tylko ja panu w tym nie pomogę, witam, bo Edisk. Mamy audio. Z centrali, muszę przygotować. Z bliźniakami? Nie, nie było, proszę, nie było tym Turskich. Nie martwić się, będę tutaj w pobliżu. Będę w zasięgu wzroku, gdyby pani mnie potrzebowała, to proszę po prostu mi wołać. Dobrze. No to bardziej takie hostele niż hotele. Czas montażu, podglądu i podsłuchu, śledczy Tomek natrafia na niecodzienną biurową sytuację. Z mainstream i hugaj. Nie krępuj się tak. O. Możesz dotknąć, wiesz, o tym. No widzę, że są sprawy biurowe ale załatwione, ta Baśka, tak? Oczywiście bardzo otwarta. No znasz Basię? Słusznie się jej obawia. Co dobrze skacze po kutach. Mamy otwarcie śledztwa. Jak widać on znano. A co pan tu robi? Ja przepraszam. Witam Osi. Przepraszam, ja przyszedłem montować klimatyzację. Ta kobieta jest bardzo pewna siebie i... Tak zwany klasyk od H400 to był, widzowie. No ja bym spalił się ze wstydu. Przyłapany na takim czymś w pracy. A widzisz, a jej to nie przeszkadza. Widocznie ma taki charakter. Zobaczymy, jak się w pracy pojawi nasz podejrzany. Marek właśnie wychodzi z domu. Marek Turski ma 36 lat. Od 6 lat jest mężem Darii. Jest dyrektorem spedycji w dużej firmie. A ten Marek ma na imię Dawid. To bardzo miły i uczynny mężczyzna. Pracy pełen profesjonalizm. Nie wiem, mambo. Jest lubiany i zdaniem żony adorowany przez atrakcyjne koleżanki w pracy, których ma tam bez liku. Śledczy Max sprawnie i bez przeszkód montuje kamery w mieszkaniu Turskich. Myślę, Max, że wszystko mamy, także... Widziałeś stroje Denisa? Już to robię. Na dojeżdża do pracy. Marek już jest na miejscu. Witam, Mikis. Dobra, świetnie. Bądź czujny. Zobaczymy, jak Barbara na niego zareaguje. Na firmowych korytarzach Marek wita swój bardzo atrakcyjny, żeński personel biurowy. No, jakby przyszedł ulubiony wujek. Ciekaw jestem, czy któraś z nich jest Ciekawe. Więcej niż tylko koleżanką z pracy. Po godzinie do gabinetu Marka przychodzi najmłodsza pracownica, Julia. Przepraszam, panie dyrektorze, ale mam problem. Cześć, Grejsz. Co się stało? Julia, zanim zaczniemy, przecież u nas w firmie mówimy na ty. Jest taka polityka, więc nie mów do mnie, panie dyrektorze. Wiem, ale to trochę krępujące. Cześć, Lubi. Dobra, co mam problem z jednym dokumentem. Mhm. Nie zgadza mi się tutaj kilometrówka. Mhm.
No pani Basia mówi, że no mi się po prostu zdaje, że tam jest błąd. Cześć, Mr. Carles. Powiem ci tak, jeśli chodzi o panią Basię. Cześć, Wika. Jeśli o Baśkę, to ona sama wprowadza czasem zamęt w dokumentach, tak? I tylko ona tak naprawdę jest w stanie po prostu to wszystko rozszyfrować tutaj. Ale pokaż mi, ja może się tym przyjrzę, policzę, sprawdzę, czy nam się coś tutaj zgadza. Dziękuję panie, przepraszam, dziękuję Marku. Nie no, bardzo pomocny szef. No, zastanawiające jest to, czy ta atencja nie wychodzi poza ramy koleżeńskiej pomocy. No to co, Klaudyna? Komplement i ta cała reszta. Padłamy chyba w oko i Fatym w ogóle nie kryje. No to zobaczymy, jak rozwinie się ta ich relacja. Sam pan jestem pisanie została trapstar? Czekajcie, bo coś się dzieje. Witam, Kłagest. A ty tutaj jesteś? O. Szukałam cię wszędzie. Słuchaj, dziewczyno, z tobą się nie da pracować. Po co zawracasz głowę? Słuchaj, Baśka, ty się nie prój, bo mamy na ciebie grube materiały. Panu dyrektorowi, mówiłam ci, że od teraz witam, Karol. Masz przychodzić do mnie, tak? Baśka, o co ci chodzi? No proszę, czyżby zazdrosna kochanka? Czego się wyczepiłaś, a ty czego chcesz ode mnie jeszcze, co? No ja przyszłam porozmawiać tutaj no o czymś. No idź graj, młody G. O czym? No między innymi. Cześć, Suzy. Jak leci? Juli. No to Perła? To chyba ty. Ciągle tylko Julia. Szykuj dupala. Nie wiem, co ona robi takiego dobrego tutaj w tej firmy. Baśka, możesz powiedzieć mi, co cię ugryzło? Czepiasz się jej na każdym kroku. Miła, uczynna dziewczyna, inteligentna. O co się od niej chodzi? Tak, ciekawe. Słuchaj, bo ona tak po prostu ci się tylko podoba, co? Idę tak powiedzenia. Siema, kosa. Aha, xlololol. Nie, nie podoba. Basia jest wredna. I co jeszcze? Słuchaj, ta małolata cały czas się tu kręci i dla niej masz czas, a dla mnie to już w ogóle. Czy to, powiedz mi, co tak naprawdę ci się w niej podoba? No powiedz, no przecież to jest jakaś dziewucha ze wsi, no. Ale mówiłem ci dziurę w brzuchu, definitywnie ma na niego ochotę. Bardzo swobodnie rozmawiają, Baśka jest jego podwładną, a ona po prostu go opieprza. Stęskniłam się ze swoim panem dyrektorem, no może byśmy tak wyskoczyli gdzieś w pracy, co? Baśka. Wiesz, że mam dużo pracy. Jeszcze muszę przejrzeć te raporty z Julią. Jezu, ciągle tylko Julia i Julia. Już mnie to męczy. Naprawdę. Dosyć mam tego. Dobra, zróbmy tak. Szybka kawa po pracy? No, nareszcie. Mówisz jak trzeba, słuchaj. I to mi się podoba. Dobra, a teraz wracaj do siebie do biura i pilnuj audytu. Wracam i będę Żebyśmy znowu nie mieli błędu u ciebie w dziale. Jedno pytanie do ciebie. No słuchaj. No bo... Dziękuję, Angela. No może... Tutaj można zawsze. Julia, mów śmiało, no. No słuchaj, mam do ciebie prośbę, ale jeżeli odmówisz, no to nie ma sprawy. Julia, posłuchaj, co ty jesteś, nie wiem, jakaś skrępowana? Stało się coś? No po prostu powiedz to, co chcesz powiedzieć, no. Aha. Byłaby możliwość, żebym dostała zaliczkę za ten miesiąc? No pewnie, ale pod jednym warunkiem. O? Jakim? Że się do mnie uśmiechniesz? Od razu lepiej. Jesteś taka ładna, kiedy się uśmiechasz. Kurwa, no nie głaszczysz po tej ręce! Zdobył swoją pozycję w firmie, a młoda tylko chce na tym coś ugrać. No Marek ewidentnie skraca dystans. Ciekawe, czy to jest wyrafinowana intryga, czy po prostu traktuje ją swobodnie. No ale to nie na teraz. Chciałam się dzisiaj czajnik kupić. Czyli rozumiem, że chciałabyś wyjść chwilę wcześniej, tak? Co, kurwa? No tak. Dobra, nie ma problemu. A, przypomniałem się jeszcze jedna ważna rzecz. Mam dla siebie ten telewizor, o którym ostatnio rozmawialiśmy. Jeśli nie będzie to dla ciebie problemem, to mogę ci go dzisiaj wieczorem podrzucić do domu. Jejku, naprawdę? Tak. Marek, nie wierzę. Kurwa, Marek telewizor, wybiera się do mieszkania Julii, słyszeliście? Tomek, wiesz, czego potrzebuje. Tak jest, szefie, będę gotowy. Szefie, uwodzi ją na dobrego wujka czy świętego Mikołaja? No facet albo niesie bezinteresowną pomoc, albo ją uzależnia od siebie. Tak czy inaczej będziemy potrzebowali tam zajrzeć. Kipa Damiana Petrowa jest już pod mieszkaniem Julii. Śledczy Tomek idzie do mieszkania młodej kobiety, by pod pretekstem sprawdzenia instalacji elektrycznej zamontować podgląd i podsłuchać. Nie ma właściciela w tej chwili, ja tylko wynajmuję tutaj. Ale to jest tylko rutynowa kontrola, ja mógłbym być... No tak, bo co innego kobieta może mieć do zaoferowania? Na chwilkę dosłownie, posprawdzać parę rzeczy. No nie wiem, nie wiem. No jak na chwilkę, to proszę. Dziękuję pani bardzo. Damian, jestem z Markiem pod domem, ładuję do samochodu telewizor i chyba będzie jechał do Julii. Dobra, w takim razie nie spuszczaj go z oka, my się tutaj już zainstalowaliśmy, czekamy na was. Julia, czekając na przyjazd Marka, odbiera telefon od kogoś, kto jest wyraźnie o nią zazdrosny. Czekam właśnie, bo szef ma do mnie przyjechać, telewizor mi przywieźć. Weź, przestań, skończ. On mi po prostu pomaga. Nawet chciałabym mieć takiego tatę czy brata. No, naprawdę to jest miłe, kiedy się ktoś tobą opiekuje. Okej. No pa. Szefie, słyszałeś? On jest jak dziecko. No trudno, żeby nie było miłe, jak ktoś ci daje jakieś rzeczy za darmo. Cześć, dobra, czekamy na was. Zobaczymy, czy tylko chodzi o ten telewizor. No to sugar daddy. No jesteśmy. A Marek, proszę, nosi telewizor na górę. Dobrze, to zobaczymy, co tam się wydarzy. Ciekawe, Klaudyna. Cześć. Chodź. Idzie ci to postawić? Ale wiesz, lata już nie te.
Trzeba było zadzwonić, pomogłabym przecież. Nie, wiesz co, moja żona cały czas powtarza, że jestem dżentelmenem. Właśnie, dawno nie widziałam pani Darii. Mhm. To niech pan ją... Cześć, Granzer. Przepraszam, ciągle mi tak niezręcznie. Pozdrów ją ode mnie. Napijesz się czegoś, kawy? O, przepraszam, muszę odebrać. Nie, no w porządku. Ja dzięki, Wika. Julia już po raz kolejny odbiera telefon od zazdrośnika. Halo, Waldek? Aha. Nie, nie, byłam w toalecie, jak dzwoniłeś. Nie, cześć, nie, Maro. Jestem zmęczona, idę już spać. O. No, jak to wcześnie? Ha, spać. No, trochę wcześniej, ale wiesz, położę się wcześniej, poprzeglądam coś, przejrzę papiery, poczytam. Okej, okay. Cześć, Domino. Ej, przestań. Oczywiście, że jestem sama. Od kiedy widzowie z panie ma emotkę Grzańsko 2? To sobie sprawdzaj, jak chcesz. A się właśnie, kurwa, zastanawiam. No, ja też przepraszam. Pan, też tęsknię. To musiał być jej chłopak, tylko dlaczego go okłamała? Właśnie, a teraz będzie robić herbatkę szefowi. Marku, przepraszam cię bardzo, ale jestem trochę zmęczona, chciałabym się położyć. O! No dobra, no może na rozluźnienie pomasuję ci kark, no wiesz, ta ciągła praca przy komputerze, ten stres. Co, kurwa? Nie, dziękuję, wiesz co, no wolałabym zostać sama, nie obraź się. Ja pierdolę. Dobra, rozumiem. Witam, John Production. No witam, Elo, no niezły tekst. Pracy w takim razie. No, dziękuję ci, dziękuję. Cóż, pa. Nie no, przestraszyła się swojego chłopaka. No albo się dziewczyna opamiętała, ale Markowi ewidentnie nie spodobał się taki rozwój sytuacji. No, ale pamiętajcie, że on nie mógł słyszeć rozmowy z Waldkiem. Ale to nie zmienia faktu, że ten telefon uniemożliwił nam podgląd sytuacji. Dobra, gasimy monitory, jedziemy za podejrzanym. Detektywi od samego rana prowadzą intensywną obserwację w firmie spedycyjnej. Czasie w gabinecie. Brakowało tylko, żeby Marek zajebał telewizor ze sobą, jak wychodził. Wiecie, Marka, pojawia się Julia. Śledczy zauważają istotną zmianę w zachowaniu Marka. Witam, skład, cześć, Włosu. Względem jego młodej pracownicy. W czym mogę ci jeszcze znowu pomóc? No, ja te tabelki poprawiłam. Dobrze, zanieś się baśce w końcu one swoją przełożoną. No. O, jaki wkurwiony! Ale ona... Cholera jasna. Julia, ogarnij się w końcu. Ze wszystkim przychodzisz do mnie. Co chwila pytasz mnie o to i o tamto co dwie godziny. Weź się w końcu, dziewczyno, w garść. Jesteś dorosła czy nie? Nie widzisz, mam multum pracy. Mam urwanie głowy dzisiaj. No czerwak, a nie lepiej było dać kark do masowania? To by było po staremu, a teraz... No niestety. No wyraźnie już nie jest taki pomocny jak wczoraj. Cześć, Kasper. Wolek, drugi miesiąc subskrypcji, dziękuję bardzo. Mogę na te tabelki? Szybko. No ewidentnie jest na nią zły po wczorajszym wieczorze. W sumie to mi żal tej dziewczyny. No mnie też, całkiem sympatyczna jest. Szefie, przełącz podgląd na pokój obok, tam koleś ma chyba zawał. Co? O cholera. Dobra, będziemy spaleni, ale musimy mu pomóc. Max, biegniesz i udzielisz mu pierwszej pomocy. Ja dzwonię po Bogotowie i zaraz do ciebie dołączę. Max, dziękuję za trzeci, no takiej sytuacji jeszcze nie było. Wierzę. O cholera. Max, dobra. Alarm odwołany, wracaj. Ale jak? Kurwa, zaś ta jebana Baśka, no. Kurwa, mać. Szybko. Jeszcze raz. Nie wierzę. Max, dobra. Trąbek, odwołany, wracaj. Ale jak, co? No jak to co? Dobra, nie uwierzysz. Dobra, nic, później ci wytłumaczę. Przyjdź, po wszystkim. Po nietypowej sytuacji, która o mały włos nie skończyła się interwencją pogotowia i fiaskiem śledztwa, Marek w towarzystwie Barbary wychodzi z firmy i zabiera ją na obiecaną... No Baśka, mam w tej firmie pełne ręce roboty, dobra, no nie da się ukryć. Na wszelki wypadek przesiadam się, gdyby trzeba było ich śledzić. Dzień dobry. Dwie kawy. Słuchaj, ale ty jesteś oporny. No to znaczy, no co się z tym wychodzi? Przecież jestem po ostatnim trochę bardziej, nie wiem. No nie, nie możesz cały czas pracować. Jest dużo pracy, tak? Nie możesz cały czas pracować. Hmm? No słuchaj, ja pomogę ci się odprężyć. Kurwa, Baśka, no ale to ile... Baśka, nie bądź taka pomocna, no. Do chuja. W jaki sposób? Ilu osobom można ciągle pomagać? No, to nic złego, tak myślę, a... Baśka, przestań. Baśka, ja tu nie mówię o miłości. Kurwa, nie przy ludziach. Jesteś taki świętoszkowaty, od kiedy powiedz, co? Basia ewidentnie ma dobre serce. Myślę, że... Może co? Że w ogóle masz w sobie coś takiego, co mnie mega nakręca. Tylko ty w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi. Baśka, przecież jestem tutaj z tobą, tak? Więc chyba uwagę zwróciłem. Ale numer. Cześć, Edmix. Powiedz, czy ja ci się nie podobam?
Baśka, słuchaj, czuję się trochę... Czuję się jak uczniak w pierwszej klasie. No Baśka przed chwilą w firmie robiła lachę, a teraz już Marka masuje po kolanie. No zaraz mnie popierdoli. Chyba przesadzę. Nie przesadzam, naprawdę. Zachowuj się, jesteśmy w pieniądze ludźmi. No dobra, słuchaj, ale ja tak łatwo nie odpuszczę. Kawę wypijesz, że się spermą odbije i chuj. Pojętku tyle, dopijmy tą poprzedniego kawę, delikwenta. A ona już Marka próbuje uwieść. Ona nie ma żadnych zahamowań. No faktycznie, ale Marek się przed nią dzielnie broni. Trzeci dzień obserwacji. Przez cały dzień Marek praktycznie nie rozmawiał z Julią, która wyraźnie trzymała się na dystans. To. Po pracy wrócił prosto do domu. Tymczasem uwagę śledczych przykuwa to, co dzieje się w mieszkaniu młodej dziewczyny. Szefie, Julia ma gościa z wielkim bukietem kwiatów. Widzę. Jaki piękny bukiet, dziękuję. A co, dla mojej dziewczyny wszystko, nie? Stęskniłaś się, kochanie? No pewnie, że się stęskniłam. Cześć, Krycha. Jestem tutaj taka samotna, to wiesz. No ale już jest. Witam, Sergio Minetti. Chciałam ci coś powiedzieć. O? On chyba też jej chce coś powiedzieć. Zgniłem się za tym strasznie. Dobra, wystarczy. Chłopak jest zakochany. No tak, chłopak może... No jak zakochany, wystarczy, jak musiasz, widzę, że siedzi z boku i jeszcze by poglądał chwilę. Okej, nas ten nie interesuje, więc będziemy tutaj pomału kończyć. Nie... Ale czekajcie. Czekajcie, co się zaczyna dziać? Co ty wyprawiasz? Ja przyjeżdżam do ciebie, mam na ciebie ochotę, chcę się z tobą bzykać, a ty co? Źle się czuję, odczuwam. Ale co się źle czujesz? No, nie wiem, ale... Głowa ją boli! Filmowa, więc muszę być zdrowa. Chyba cię we łbie poprzewracał od tego miejskiego życia. Jaka impreza firmowa? Bez mnie nigdzie nie pójdziesz. Weź, Waltek, to jest impreza firmowa, wszyscy przychodzą bez partnerów. Cześć, Optix. Chyba ci się we łbie poprzewracało, ja wiem, co się na tych waszych firmowych... We łbie, kiełbie. Nigdzie nie pójdziesz. Waltek, zrozum, ja cześć, jestem Optix. Nowa, muszę się integrować. Nie będziesz się beze mnie integrowała. Cześć, Klaudyna. Poszalałaś? Weź w ogóle, Waldek, czy to ma sens taki związek? A Julia, to tak. Zmieniłaś się. A czy ona przez przypadek nie chciała być uczciwa i nie chciała się puścić przed, a teraz już czuje, że jakby z Mirasem coś było, to mogłaby coś ugrać w firmie i nagle chce zerwać z Waldkiem? Coś mi tu widzowie jebie sklejonym filmem 97. Tego w ogóle życia w mieście całkiem ci się we łbie przewracało, ale ja mam tego dosyć, ja mam swój honor. Nie chcesz prostego chłopaka ze wsi? To prosty chłopak wychodzi. No i jest. A jednak nie będę... Jak chuj wam mówię, że ona wyczuła, że może coś ugrać na Mirasie? Jak widać, Julia jest na innym etapie. I specjalnie z nim chciała zerwać. Wiesz, teraz. Cześć, Dawka. Waldek się zdenerwował, bo dziewczyna chce iść na imprezę filmową. U nich już jest wystarczająco dużo napięcia w związku, a to tylko dolało oliwy do ognia. Czwarty dzień obserwacji. W firmie Marka wszyscy pracownicy wykonują swoje codzienne zadania. No i pięknie, no i źle. No to jak codzienne zadania, to w takim razie Baśka będzie miała dzisiaj jeszcze kilka pałek do jebania. I żebym ja tego nie robiła za ciebie przypadkiem. No ale wszystko jak ma być poprawione jeszcze dzisiaj. Ale zrobiłam tak, jak chciałaś. Ja? Wiesz co? Popraw mi dzisiaj wszystko jeszcze raz dokładnie, żeby było porządnie to zrobione Markowi, że po prostu do niczego się nie nadajesz. Ale ją tępi. No i jest w tym bardzo skuteczna. Zobacz, dziewczyna jest na skraju załamania nerwowego. Ta kobieta jest po prostu wyrachowana po trupach do celu. Załamana Julia szuka wsparcia u swojego ulubionego dyrektora. A realny! Już dłużej tak nie mogę. Ja się już tutaj nie nadaję. Nie nadaję się tutaj, rozumiesz? Do tej waszej firmy. Baśka mnie dobija. Ty chcesz się zwolnić. Nie ma razu co podejmować takich decyzji. Z rozumieniem, tak? Nie przesadzę. Ciekawe. Dzisiaj mamy imprezę firmową, tak? W Nocnym Motylu. Mój kumpel jest właścicielem tego lokalu, także spokojnie będziemy się dobrze bawić. Przyjdziesz, rozerwiesz się trochę, pomyślisz o czymś innym, przyjemnym i będzie dobrze. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ja mam problemy osobiste z Waldkiem, z moim chłopakiem. No o? I co? I będziesz sama siedzieć nie w wieczór... Nie mam nastroju na imprezę. Miras wyczuł temat. Powód, żeby taka ładna dziewczyna jak ty sama siedziała w domu i się zamartwiała i marnowała wieczór, tak? Posłuchaj, jeśli chodzi o Waldka, zatęskni, sam do ciebie zadzwoni. A dzisiaj wieczorem widzimy się w klubie. Pamiętaj, obecność jest obowiązkowa. No i znowu, dobry wujek. Czy sprytny myśliwy? A być może będzie chciał to wykorzystać, ale musimy poczekać. Sprytny myśliwy moim zdaniem. Trzeba zamontować podnoć w tym klubie, o którym wspomniał Marek. A sprytnego myśliwego widzę. Zjawiają się kolejni pracownicy. I chyba coś dzisiaj zaczyna się powoli rozkręcać. Cześć, Kochwita. Pierwsze drinki. Ciekawe, co Baśka dzisiaj odjebie, widzowie. No to imprezka. Zobaczymy, kto z kim. A ja już na sam początek obstawiam kilka typów. Julia? Baśka czy Julia, to się okaże. Impreza, bawmy się do rana, za firmę. Spedycja jest najważniejsza. Cześć, Kuler. Witam, Rudy Ludek.
Oj, Baśka to dzisiaj będzie miała imprezę. Marku, nie powinno mnie to dzisiaj być. No ale czemu? No, czemu ty się smucisz? Słuchaj, przeszłaś jest impreza filmowa, wszyscy są, bawią się. Zapomnij o wszystkim. Puste flaszki. Tak. Marku, dziękuję ci. Naprawdę bardzo ci dziękuję. Ale słuchaj, nie musisz mi za nic dziękować. Podziękujesz mi jednym. Dobrą zabawą i tym, że się pobawisz z innymi, potańczysz i wyluzujesz trochę. Ty mi podziękuj. Naprawdę. Przepraszam. Chyba coś ci dzwoni, ja nie będę przeszkadzał. Co? Co? Ty ze mną zrywasz? Waldek! Halo! Hej! Halo! No! I teraz se da wpalnik! Julia, wszystko w porządku? Nie. Daj spokój. Mamy iskierkę! On ze mną zerwał, rozumiesz? Waldek do mnie dzwonił, ze mną zerwał, krzyczał na mnie. To okropnie, ja chcę stąd wyjść. Dobrze. Chcę teraz stąd wyjść. Posłuchaj, Julia, nigdzie stąd sama nie wyjdziesz. Zawiozę się taksówką do domu, dobrze? Szefie, nie, jednak nie będzie w palni. Jak zawsze, wszyscy mnie zostawiają. Dobrze, rozumiem. Zawiozę cię taksówką do domu, pojedziemy do domu, dobrze? Ja nie mam domu. Dobra, chłopaki, pojedziemy za nimi. To może być przełomowy moment w śledztwie. Nie, chodź, porozmawiamy. Chodź, Marku. Chodź, porozmawiamy. Dobrze, chodź, idź, powoli. Daj chodź, Maruś, porozmawiamy. Dobrze, chodź. Poczekaj, usiądziesz sobie tutaj, może chwilę tak, przesunę stolik. Wiesz co, Marku? Co się stało? Ja to mogłabym mieć takiego faceta jak ty. Zaczyna się. Ja nie przesadzę, wypiłaś trochę kilka drinków za dużo i... Nie, poważnie. Serio mówię. No, dziewczynie puściły hamulce. No, ale u Marka jak najbardziej trzymają. Julia, weź... Na razie trzymają. Widzę, że jesteś chyba trochę spiętą, że ci plecy wymasuję. A co? Plecy wymasuję. Nie podobam ci się? Nie, Julia, to nie tak, proszę się. Baśkę wszyscy rżną w filmie i nikt jej nic złego nie powie. A ja to co? A tam rżną zaraz! Nie. To, że z dwoma się jebała i jednemu fleta ojebała, to jeszcze nic nie znaczy, od razu się rżną od razu do chuja. Co? Ściągnij bluzkę. Dobra. A więc jednak. No ale jeżeli facet chce się z nią kochać, to dosyć dziwnie się do tego zabiera. No ale chyba jego zamiary są ewidentne. Widząc, w jakim kierunku zmierza sytuacja w mieszkaniu Julii, detektyw Damian Petrow wzywa na miejsce psycholog Karolinę Głowacką oraz klientkę. Możesz buty byś się dał. Obserwujemy Marka. Jest w mieszkaniu u Julii, mamy tam zamontowany podgląd. Możemy ci włączyć to, co się tam teraz dzieje. Tak, chcę to zobaczyć. Oczywiście, włącz. Ale mi dobrze, Marku. No ale co oni tam robią? Marek i ta dziewczyna? Może teraz ja coś zrobię dla ciebie, co? To wszystko nie jest tak, jak myślisz. Co? A ja? Co? Chciałbym, żebyś z kimś porozmawiał. Ile mówisz? No ale co oni robią w ogóle? Ona ma 18 lat, ja jej go poprosiłam tylko, żeby pomógł jej znaleźć pracę. Spokojnie, na razie nic nie jest przesądzone. No nie wiem. I ona dzwoni, on dzwoni do niej. To Marek. Halo? Daria? Tak, tak, to ja. Słuchaj. Możesz przyjechać teraz na Świerczewską? Na Świerczewską? Ale po co? Wszystko ci wytłumaczę, jak cześć, przyjedziesz, Ferdek. Dobrze? Przyjedź. No dobrze, będę. Na razie. To w takim razie za chwilę wszystko się wyjaśni. To jest jego córka? No to chodźmy tam. Chodźmy, bo ja już nie wytrzymam. Chcę mu popatrzeć prosto w oczy, żeby... Chwilę. Cześć, bydlak. Cicho, twój chłopak. Gdzie zerwaliście? Podczas gdy detektywi są zajęci rozmową z klientką, pod drzwiami mieszkania Waldek jest go, jak wiecie? Zazdrosny Waldek. Kto to kurwa? To nie tak, jak myślisz. Kto to jest? Uspokój się, chłopie, dobra? Naprawdę to nie wygląda tak, jak tobie się wydaje. Ja ci powiem, jak to wygląda. O! Ej! Uspokój. O cholera. Panowie, kurwa, jest afera! To nie wygląda tak, jak myślisz, dobra? A jak? Daj sobie coś wytłumaczyć, dobrze? Daj sobie coś wytłumaczyć. Panowie, panowie, uspokójcie się, proszę was. Bierzcie te łapy, wy jesteście. Wszystko twoja wina, was został, to cię rozpierdolę. Bo miałaś mnie za wieśniaka, kuźwa, wstyd. Cześć, było dzień się, człowieku. Bierz te łapy, uspokój się. Proszę. Bo cię zaraz wyprowadzimy, uspokój się. O co chodzi? Nie szarp się. Bierz, wyprowadźcie go. Ludzie? Wyprowadźcie go. O co chodzi? Kim jesteście? Już zaraz to wytłumaczymy. Marek, co się tutaj dzieje? Co ty wyprawiasz? Ja? Co to są kurwa za ludzie w ogóle? Wynająłam ekipę detektywów. Co ona tu robi? Co kurwa? Nie zdradzasz? Co? Ja cię zdradzam? Jak mogłaś tak pomyśleć? 6 lat wspólnego życia, małżeństwa, ty mnie podejrzewałaś o zdradę? No właśnie. Marek, nie ma cię w domu, przesiadujesz
pracy! W ogóle nie rozmawiałam Daria, z tobą ostatnio! Daria, uspokój się, cześć, muszę coś powiedzieć, tak? Julia, chodź tutaj. Julia! O co wam chodzi? Ale Julia, powiedz. Nie! Podejdź co na chwilę ty robisz? Do mnie. Podejdź, o co wam chodzi? Podejdź do mnie na chwilę. Zobacz, widzisz to znamię? A co cię to obchodzi? Uspokój się, Julia, widzisz to znamię? Widzę. Wszystkie kobiety w twojej rodzinie, tak jak mi mówiłaś, mają to znamię, tak? Na plecach. Pamiętasz o tym? Zostań, nie! Julia, to jest twoja matka, a to jest twoja córka. Co ty mi mówisz? Co? Marek, ja cię podejrzewam, bo odnalazłeś moją córkę. To jest moja matka. Ja pierdolę. Kto córki nie wyjebie, ten nie będzie w niebie, pamiętaj Marek. O to, że się z nią puszczam? Co miałam myśleć? Powiedz mi. Wszystko na to wskazywało. Ale to jest moja matka. Sama mi prosiłaś o to, żebym załatwił jej pracę, żeby mi pomógł. Mówisz poważnie? Żebyś znalazł jej pracę, a nie przesiadywał u niej wieczorami. Pomagałem jej, tak? Próbowałem tego wszystkiego dojść. Zaczął mi się wszystko układać w kompletną całość. Sprawdzałem jaki plot twist. Marek, doskonale wiesz, jakie mam doświadczenia z poprzedniego małżeństwa. Wiem. I wiem, ile razy wspominałaś mi o Julii. O tym, że straciłaś córkę, że jej nie ma i że kiedyś chciałabyś ją odnaleźć. Więc skupiłem się na tym i uznałem, że to będzie dobre dla ciebie, dla mnie, dla nas. Chciałaś mi córkę. Cześć, Zaher. Ale jak zwykle chciałem ci tylko pomóc, ale widzę, że nie wiem. Masz po prostu w dupie to, co ja robię, więc ja w ogóle spierdolę. Ale przepraszam cię! Chuj! To ty jesteś moją matką! Julka, chyba tak. Marek się wkurwił! Nie chciałaś mi to zrobić! Nie cześć, chciałaś Dex. Mi życie! Była młoda, nie chciałaś mi życie! Julka, zrozum mnie! Słuchaj, od paru dni zachowujesz się troszeczkę inaczej. Dużo czasu spędzałeś z Julią. Ona mogła nabrać podejrzeń. Ale dlatego... jakich podejrzeń, kurde, że co, że puszczam się z małolatą, tak? Porozmawiaj ze mną, proszę cię! Jesteś dla niej wsparciem, proszę cię, zrób to dla siebie. Zrób jak to... mogłaś mnie zostawić? Jak mogłaś mnie oddać? Wyrzec się tego, mnie! Tego, nie chcę cię. Dobra, proszę przestańcie, bo nie, kurwa, zaraz mnie pojebie. Julia, nie, ale poczekaj chwilę, to jest twoje mieszkanie, my wyjdziemy z tego mieszkania. Ty zostań, nie idź w takim stanie, proszę cię, zostań w swoim mieszkaniu. Cześć, Hajber. Wiem, wszystko zaraz się wydarzy. Już. Zostawcie nas, Damian, tak. Chłop robił śledztwo przez roga, ona mówi do matki, że nie chce jej znać. No i chuj. Proszę, porozmawiaj ze mną. I kiedy ten IRL stuszałem? Za 20 minut. Mówiłam, że to jest dla ciebie, Julia. No nie chciałam. Popatrz się na mnie. Jesteś twoją matką, popatrz się na mnie. Wiem, że minęło tyle lat. Cześć, ślepy 213. Ale jak znalazłeś mnie, dzięki Markowi. Julia, przepraszam cię, wynagrodzę to wszystko, nadrobimy to. Zrobiliśmy to wszystko po to, żebyś miała rodzinę. Nie wierzę w to. Tak strasznie się... Ale Marek, nie przejmuj się, jak to jej córka, to tam jeszcze Baśka jest na zapleczu, jakoś się ogarnie w imię coś. Cieszymy. Detektywi kończył śledztwo w sprawie domniemanej zdrady. Marek Turski okazał się wierny swojej żonie Darii. W prowadzonej sprawie nastąpił nieoczekiwany dla wszystkich zwrot akcji, który wyjaśnił dramatyczną historię. No sobie tak, bo ona nigdy, ta psycholog, nic nie gada, tylko mówi, nie powinniśmy tu teraz przebywać. Razem z Markiem poszliśmy na terapię. Potrzebowaliśmy tego oboje. Byłam mu bardzo wdzięczna, że tak zaangażował się w poszukiwanie mojej córki, jednak on nie mógł mi wybaczyć tego, że nasłałam na niego detektywów. Poprowadził się nawet z domu. No nie dziwię się, że się Marek wkurwił. Bałam się, że go stracę. Że Marek widzowie go okazał się porządnym mężem. Kocham Darię, ale po tym, co ona przeszła w życiu, nie jest to wcale łatwe. Dziwnie się czasami zachowuje. Jestem w stanie pracować nad naszym małżeństwem. Wybaczyłem jej nawet to, że kazałem je śledzić i obserwować. Zaczynamy wszystko od nowa. A Julka? Cześć, Olobolo, witam RVT. Nadal jest nieufna i czuje się skrzywdzona. Jednak widujemy się i myślę, że... I myślę, że tak to wygląda. No ale widzowie, takiego odcinka, w sensie nie, no były różne plot twisty w sumie, ale z takim zakończeniem to jeszcze nie było.